Witajcie, kochani. Nie będę wam mówić tutaj o religii, bo religia jest kolejną podróbką od diabła. Chcę się z wami podzielić czymś, co doświadczyłem w 2015 roku. Mam na imię Damian. Mam na imię Damian i chcę wam powiedzieć, jak wszyscy tutaj wy chodzicie, spieszycie się. Ja tak dawniej funkcjonowałem. Ja pędziłem do przodu. Sam sobie wyznaczałem kierunek, drogę, cel. I tak sobie szedłem od małego. Od małego. Wychowałem się bez ojca. Nie miałem ojca. Ale chcę wam powiedzieć, że od małego w moim sercu pojawiała się pustka. Pojawiała się pustka i tak dorastałem. I tak dorastałem. I gdy dorastałem, wybierałem sobie cel. Starsi koledzy, imprezy. A co za tym idzie? Narkotyki, alkohol. Najgorsze rzeczy, co tutaj się dzieją na ziemi. I dawniej uważałem, że to jest super, że to jest mega, że jestem kimś, że jestem twardy, że jestem silny. Ale to było kłamstwo. Chcę wam powiedzieć, że dawniej miałem stery swojego życia, ale ja błądziłem. Ja błądziłem, zarzucałem maskę i udawałem, że jestem kimś, kim tak naprawdę nie jestem. Ale w 2015 roku ja odkryłem, kim naprawdę jestem. Gdy konkretnie się raz zaćpałem, byłem uzależniony 8 lat od narkotyków. Konkretnie się zaćpałem, ale wiecie co? W tym momencie zawołałem do Boga, bo już to życie mi zbrzydło. Zawołałem ze szczerego serca, że Boże, jeżeli żyjesz, jeżeli istniejesz, to pomóż mi, bo ja nie chcę tak dalej funkcjonować i żyć dalej. I wiecie co? To były proste słowa. Przyszedłem do Boga brudny, jak śmieć, wiecie co? Ale On do mnie przyszedł wtedy. On do mnie przyszedł w swojej chwale, w swojej łasce. I On powiedział, że mnie podniesie teraz. Bo to poznałem Boga, który nie katował mnie. Który nie powiedział mi, że ja się do niczego nie nadaję. Poznałem potężnego Boga, miłosiernego. Bóg jest miłością. Bóg jest pokojem. To jest nasz Ojciec. I mimo to, że On widzi, że się papramy, że ja się paprałem, to On do mnie przyszedł w swojej chwale, w swojej miłości, w łasce. I On mnie podniósł. Sam próbowałem się podnieść. Nie dałem rady. Spinałem się. Ale On naturalnie przyszedł do mnie i mnie wyzwolił z tego wszystkiego. Zdjął ze mnie kajdany, co diabeł na mnie zarzucił. Co diabeł na mnie zarzucił. Diabeł jest frajer. To on przychodzi, aby wykraść. Aby okłamywać. To jest złodziej. To tylko on wykrada. A Bóg jest Bogiem miłości. Co on pragnie relacji z nami. I od tego momentu, gdy ja go poznałem realnie, ja go doświadczyłem. I przede wszystkim przyszło do mnie, że karą za grzech jest śmierć. Wiecie co? Jezus jest tak cudowny, że On mi pokazał, jak ja się paprałem, jak ja funkcjonowałem. Cały rozdział starego mojego życia. Ja powiedziałem, że żygam tym. I On przez swoje miłosierdzie, On mi wybaczył. I On powiedział, że jestem Jego synem. I teraz wszystko wymarzę. Wymarzę z Ciebie. Bo ja posłałem swojego Syna, Jezusa, po to. On wziął wszystko na siebie. On wziął to wszystko na siebie. Tak jak ja funkcjonowałem, jak ja się paprałem, Jezus przyszedł tutaj na ziemię 2000 lat temu i wziął wszystko na siebie. I ja zostałem oczyszczony Jego świętą krwią. To jest mega, rozumiecie? Kiedy ktoś doświadczy takiego czegoś, to nie potrafi się tym dzielić. Ja teraz normalnie, naturalnie tutaj stoję, bez spiny. A dawniej, gdy ćpałem, to się chowałem, nie potrafiłem z kimś porozmawiać. A ja to teraz stoję w wolności. Bóg wylał na mnie swoją miłość. Swoją miłość. Ja przyjąłem Jezusa do swojego serca. Oddałem Mu stery swojego życia. I powiedziałem, Panie, ja teraz oddaję Tobie całe moje życie, bo ja Cię poznałem. Dziękuję Ci, że Ty mnie uwolniłeś. Byłem uzależniony od seksu, od masturbacji, od pornografii. W dawnym świecie to myślę, że to jest normalne.
Ale to nie jest normalne. To nie jest normalne. A Bóg przyszedł i On mi zabrał to wszystko. O tak! Za darmo! Za darmo! I dziś każdy z was może tego doświadczyć. Ale Bóg jest Bogiem. On jest dżentelmenem. On dał każdemu wolną wolę. I to my decydujemy, czy my chcemy iść tą drogę. Czy przyjmiemy kłamstwo, czy przyjmiemy prawdę. Czy śmierć, czy życie. Błogosławieństwo. I teraz, dziś, ja mam relację z Bogiem. On wylał na mnie swojego świętego ducha. I ja tutaj dziś nie stoję sam. Żyje we mnie Chrystus. Żyje we mnie Chrystus. Jest to wspaniała rzecz. Ja w ogóle nie wstydzę się przyznać, że ja dawniej ćpałem. 8 lat paprałem się w grzechu totalnie. A ja tu stoję w wolności. Chcę wam powiedzieć, że Jezus Chrystus, On jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca. To On jest pośrednikiem. Bóg pokazał mi, że nie potrzebujemy szukać sobie pośredników. Tutaj na ziemi, jak nas uczyli od małego. Ksiądz. Dawniej tak funkcjonowałem. Szedłem, wyspowiadałem się, wyszedłem, dalej wchodziłem w grzech. A gdy ja poznałem Boga, to ja automatycznie nie wchodzę w grzech. Bo ja żyję pod łaską. Bo Święty Duch realnie we mnie mieszka. I ja się dziś brzydzę grzechem. Naturalnie, bez spiny. Bóg ukochał tak świat, że zesłał swojego Syna jednorodzonego, aby umarł za wszystkich. Dlaczego? Bo tak ukochał nas. Bo tak nas ukochał. On dziś pragnie z każdym relacji. A ja dawniej byłem odwrócony do Boga plecami. I tak każdy z was dzisiaj funkcjonuje. I nikt mnie nie okłamie, bo ja tak funkcjonowałem dawniej. Nikt mi nie powie, nie będzie mi walił ściemy. Nikt. Bo ja tak dawniej się paprałem. A gdy poznamy Boga, to automatycznie nasz umysł, On zmieni, odświeży, wleje w nas swoje pragnienia, swoje myśli, Jego słowa i będzie nas prowadził swoją drogą, a my będziemy tam szli, bo to jest życie. To jest życie. Jezus 2000 lat temu chodził po ziemi, robił to samo. Zwiastował Królestwo Boże, zwiastował Ojca. Jezus Chrystus przyszedł tutaj i objawił nam tatusia. To jest głębokie. To jest bardzo głębokie. Gdy staniemy i zastanowimy się, że Jezus Chrystus objawił nam Ojca. Co to znaczy? Nie da ci tego Ojciec ziemski tutaj. Nie dał mi. Ale ja mu dziś wybaczyłem. Ja go po ludzku kocham. Ale poznałem jeszcze większą miłość. Miłość od Boga. Jezus Chrystus objawił mi tatusia. I ja dziś stoję. Ja jestem wygrany. Ja nie potrzebuję narkotyków. Nie potrzebuję imprezy. Bo tą pustkę wypełnił mi Bóg. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus mi wypełnił tą pustkę. I nie tylko ja tego doświadczyłem. Doświadczyli to moi przyjaciele. Możesz to również ty doświadczyć. Jeżeli tylko zapragniesz. Ze szczerego serca, jak zawołasz do tatusia. I jeżeli chcesz go poznać. Pierwszy krok do relacji z Ojcem. Wyznaj ustami. I oddaj Mu swoje życie i uwierz w sercu swoim, że Bóg wzbudził Go z martwych. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Jezus Chrystus to nie jest jakaś popierdółka. To jest potężny Bóg, który wkroczył w moje życie. Ja Go wpuściłem i On je zmienił. On je zmienił o 180 stopni. Ale nie musi dzisiaj być narkomanem, alkoholikiem. Abyś poznał Boga. Ale pytanie, czy ty tego chcesz? Jezus Chrystus pragnie
sobą relacji. Na co dzień. Cały czas. On chce, abyś mu oddał swoje życie. Bo on cię kocha. 2000 lat temu Jezus chodził po ziemi. On uzdrawiał, wypędzał demony. Od tamtego czasu się nic nie zmieniło. Cały czas to jest, jeszcze gorzej. Bo diabeł tak narobił. Bo diabeł tak narobił. Bo to jego wolą jest to, aby nikt nie miał z nim relacji, z Bogiem. On robi wszystko, aby oddzielić ludzi od Boga. To on robi wszystko. To on robi wszystko. Ale to jest twoja decyzja. Jeżeli jesteś chory, jesteś zniewolony czymkolwiek, narkotykami, alkoholem, papierosami, pornografią, masturbacją, czymkolwiek, co już nie możesz tym żyć i funkcjonować, to przyjdź do nas. My położymy na ciebie ręce. Wstąpi na ciebie Duch Święty. Poczujesz moc Boga. Boga, który jest potężny. Boga, który wjedzie w twoje życie, jeżeli tylko ty mu na to pozwolisz. I on totalnie cię uwolni od czegokolwiek. Od czegokolwiek. Bo on daje wolność. On daje życie. Kocham Boga, cały czas na nowo go doświadczam. Cały czas na nowo go doświadczam. Bo jestem jego synem. A on chce, abyście byli jego synami i córkami. To jest jego pragnienie. Przyjdź dziś do Boga. Przyjdź dziś do nas, jeżeli chcesz porozmawiać. Jeżeli chcesz porozmawiać, dowiedzieć się więcej. Bóg żyje. Bóg żyje. Amen.